Polka, która za miłością przemierzyła blisko 2000 kilometrów w dość niecodziennym kierunku. Nową ojczyznę zna jak własną kieszeń, dzięki czemu zajęła się turystyką. Wychowuje dzieci w miejscu, w którym więcej jest owiec niż ludzi, dlatego w wolnych chwilach obserwuje uszczuplanie liczebności po głowie wołowatych, sporadycznie zajadając się mięsem Grindwali. Na dywanik u złego ojca trafiła Sabina Paulsen, prowadząca bloga Sabina na Wyspach Owczych. Witaj. Dzień dobry Państwu. Powiedz mi, jak to jest czytać swoją własną historię? Bo miałem zacząć od innego pytania, ale okazało się, że dostałaś już swoją własną historię, dotarła do Ciebie, więc jak to jest czytać ją? Wiesz co, czytając własną historię, łezki mi się tam gdzieś poleciały po policzku, natomiast to jest bardzo fajna rzecz. Fajna rzecz jest to, że moja historia będzie teraz docierała do innych, moja historia będzie pokazywać tym młodym kobietom przede wszystkim z małych miejscowości, tak jak ja, bo ja przecież pochodzę z Odranowa, to jest maleńka, słuchaj, miejscowość w województwie wielkopolskim, powiat ostrowski, że się da, że sukces jest nam pisany, jak na niego ciężko pracujemy, bo to nie jest tak, że ja nie mówię teraz o zerach na koncie, jakby mój sukces to jest spełnienie wielu rzeczy albo nawet rzeczy, o których nie marzyłam, dzisiaj już mam w swoim posiadaniu. Bo nawet chociażby to, że ktoś może czytać moją historię, chyba jest to spełnienie jednych z takich no, największych marzeń każdego człowieka, prawda? Skoro tak mówisz, mojej historii jeszcze nikt nie spisał, dlatego ciebie o to pytam. Ale w takim wypadku mieliśmy od tego zacząć. Jestem bardzo ciekaw, jak smakuje Grindwal. Powiem Ci, że ja nie jestem jakąś miłośniczką Grindwali, natomiast zaboli to, co teraz powiem, ale muszę to powiedzieć. Ja wolę delfina niż Grindwala. I nigdy tego nie rozumiałam do zeszłego roku, kiedy w ogóle moje koleżanki w pracy mówią, wiesz, bo ty nie jesz delfina. I sobie myślę, Boże, o czym wy w ogóle rozmawiacie? I kiedyś, któregoś dnia przyjechał do mnie gość z Polski i powiedział, słuchaj, nie wyjadę, jak nie zjem Grindwala w sosie śmietankowo-cebulowym. No ale że Grindwali nie miała, moja koleżanka, która zazwyczaj im to robi, dała nam na stół, podała nam delfina. I po prostu załamie wszystkich słuchaczy, znienawidzą mnie, ale po prostu to mięso jest tak miękkie, delikatne, zupełnie przeciwność Grindwala. Grindwal to już taki twardszy królik, wiesz, dla mnie. A delfin to już jest taki mięciutki kurczaczek, o, tak po naszemu. Okej. No dobrze, Grindwale jadasz, ale czy żal ci Przędrzyta, bo niedawno zostałaś dość mocno zaatakowana przez czytelników oburzonych zdjęciami, które umieściłaś w sieci. Wiesz co, ja już do tego przywykłam, że my w Polsce mamy bardzo taki typową narrację albo typowe osądzanie człowieka. I mieszkam w takim miejscu, gdzie raz do roku albo dwa razy, trzy razy do roku, kiedy rzeczywiście jest rzeź na Grindwali, dostaję bardzo dużo, słuchaj, nieciekawych komentarzy. No i nawet chociażby właśnie zdjęcia zabijania baranów, owiec, które jak tak naprawdę są, słuchaj, to jest tak rzecz naturalna i ja później aż po tych zdjęciach musiałam live'a nakręcić i mówię, słuchajcie, do choinki. Ja pamiętam, jak latałam za kurą bez głowy, bo mój ojciec tam gdzieś zabijał na korytarzu i wiesz, uważam, że później jak usłyszałam w ogóle co ja tłumaczę, to wydawało mi się to bardzo banalne, ponieważ mam wrażenie naprawdę, że my zaczynamy być tacy wiesz, przez kwiatki i w ogóle, że wiesz, jemy, piszą do mnie, mam wrażenie czasami ludzie, którzy wpieprzają, że tak powiem, hamburgera z McDonalda, wiesz? I to jest takie słabe, że robimy się tacy wielcy, a przy tym tacy mali. No tak, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, w Polsce też zarzyna się owce i też są spożywane, a dlatego tak pytam, jak ty na to zareagowałaś, no bo no dało się wyczuć w tych komentarzach hipokryzję, by ująć to delikatnie. No wiesz, ale mówię, tak jak ja, wiesz, w zeszłym roku, mogę brzydko powiedzieć, śmiało. Kobieta, matka trójki dzieci, słuchaj, w ogóle wiesz, zobacz, co się dzieje. W ogóle co się dzieje na świecie. Mówimy ciągle o wojnach, ale nawet na takiej głupiej, wiesz, mojej stronie, gdzie ja nie jestem żadną, wiesz, jakąś tam celebrytką typu Rozenek czy Lewandowska, pisze do mnie kobieta, gdzie pokazałam kiedyś zdjęcie, jak zabijane są Grindwale. Mam nadzieję, że twoje dzieci będą zdychać na twoich rękach. O I kurczę. słuchaj, popłakałam się, to było 2 lata temu i jakby
weszłam w kobiety profil, bo mówię, ja muszę wejść zobaczyć, kto to w ogóle pisze. I to była zwykła matka dzieci. I sobie wyobrażasz, tacy ludzie piszą takie duże słowa. To jest niewyobrażalne. To musi się gdzieś zatrzymać. I ja zawsze mówię, że u mnie nie ma miejsca na takie rzeczy. U mnie nie ma miejsca na hejt, ale mimo wszystko sam, zresztą sam widzisz, jest, to się dzieje i nie idzie tego zatrzymać. No, powiem Ci bardzo mocne słowa, ale to co to jest tylko przy okazji tego grinda drap? Czy każda Tak, okazja, kiedy tak. pojawia się mięso, to jesteś po prostu atakowana? Bo jest to dla mnie coś, co mnie najbardziej zaskoczyło w tym ostatnim czasie, bo mówię, no o ile jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że ludzie atakują Cię, gdy dajesz te zdjęcia, bo powiedzą, nie wiem, że są jakieś zaskakująco brutalne, no ale jednak zabijanie owiec jest, wydaje mi się, no czymś, do czego nawet w Polsce przywykliśmy. No, ktoś był w górach, widział owce, widział, jak kończy owce, nie wiem, no. Wiesz, ja myślę, że ludzie przywykli do tego, żeby tak tuszować pewne rzeczy, żeby tego nie pokazywać, co tak naprawdę się dzieje. Przecież ja mam obok siebie fabrykę kurczaka i wiesz, no, przecież nie wchodzę tam normalnie, a ja pokazuję na moich profilach życie na Wyspach Owczych, czyli ta codzienność, ta szaruwa. Przecież u nas, zresztą sam wiesz, że u nas ciągle albo napierdziela śnieg, dzisiaj po prostu śnieg nam nagle spadł, sztorm taki, słuchaj, i sobie myślę, o kurczę, no trzeba ludziom zaraz pokazać ośnieżone góry i zaraz zacznie się hardcore, taki typowy hardcore wyspowczy, bo to teraz tak naprawdę będzie nam ciężko, od tego czasu do marca. Więc wiesz, i te grindwale latem psują, bo to wiesz, to haniebne, co my robimy. Przecież ja nie mówię komuś, że to jest wow, super i w ogóle, wiesz, latam z dzidą, czy nie wiadomo jak i zabijam te grindwale. Zresztą mój syn, moje dzieci w ogóle nie są jakby za tym, w ogóle jakby są, jak jest im to troszeczkę obojętne, one nie uczęszczają w tym. Mam nadzieję, że nie będą, ale na przykład ja po prostu ciekawość moją skłaniam na przykład do tego, żeby pójść na przykład zobaczyć, jak są takie specjalne nauki, jak się zabija grindwale. I to jest właśnie w okresie jesienno-zimowym. I co roku mówię, że pójdę, co roku nie mam czasu, no ale może w tym roku się wybiorę. I to nie po to, żebym ja latała teraz, wiesz, i zabijała te grindwale, tylko mnie ciekawość tego zwykłego życia farerskiego tutaj bierze, to pod tą stronę. I tak samo jak ja pokazuję ludziom na zdjęcia, pokazuję to, co tam się dzieje, to nie po to, żeby oczekiwać opinii od ludzi, tylko pokazuję ludziom nasze życie. No oczywiście, no wiesz, tak jak ja miał być, moja prywatna opinia, no też nie jestem zwolennikiem zażynania zwierząt w ten sposób, ale no tak tam jest, no skoro to pokazujesz, no to kurczę pieczone, ktoś powinien się spodziewać, że ten, a nie inny obrazek się pojawi. Ale zostawmy już to, bo teraz nadszedł ten czas zażynania owiec, jak to mówiliśmy, ale czym na co dzień żyją te wyspy owcze? No przecież to nie tylko grindwale i rzeź owiec. Nie, jak najbardziej, słuchaj. U nas jest ogólnie troszeczkę tak, wiesz, powiewa nudą. To znaczy, wiesz, może tak, w naszym domu nigdy się nie nudzi. Zresztą sam, wiesz, umówić się ze mną, czy w ogóle, to jest, wiesz, to jest hardcore, ponieważ ja ciągle jestem w miejscu. Natomiast dzisiaj okazuje się, że biodro odmówiło mi posłuszeństwa i będę siedzieć miesiąc w domu. I chociażby nawet, słuchaj, dzwonię, wiesz, opowiem ci taką historię z życia wziętą z dzisiaj. Dzwonię do mojej szefowej, mówię, słuchaj, jestem na zwolnieniu. Dziecko drogie, ty się kuruj. Rozumiesz? I tam nie było, wyobraź sobie w Polsce zadzwonić do szefowej, że biodro cię boli, miednica, może będzie jakieś biodro wymiana. Oni w ogóle, słuchaj, ale jak, nie przyjdziesz do pracy? U nas czegoś takiego w ogóle nie ma. Ty się, dziecko, kuruj i żeby ci było dobrze, jutro idziesz na rentgena, to zadzwoń do nas, co tam się dzieje. No i dziewczyno, tylko nie chodź, dbaj o siebie. Wracając do tego, że trudno było się z tobą mówić, faktycznie śmieję się, bo patrzę na torby, ja zaraz będę ruszał w trasę, przede mną kilkaset kilometrów, ale w końcu się udało, no to jak nie wykorzystać takiej okazji i nie dowiedzieć się czegoś więcej o Wyspach Owczych, więc powiedz mi, jeśli możesz, bo wiadomo, no już wielokrotnie to można było spotkać się z tą informacją, no wiesz, gmina niesie, że to miłość cię przywiozła na te Wyspy Owcze, jak to się zaczęło? Bo mało kto jednak trafia na te Wyspy Owcze z Polski. No wiesz co, 18 lat temu to ja nawet nie wiedziałam, że są Wyspy Owcze. Ja sobie wyobrażałam gdzieś w ogóle, to tak jak wiesz, Świnoujście w Polsce, nie? O, to tak dokładnie sobie wyobrażałam. No i muszę ci powiedzieć, że tak naprawdę to za sprawką mamy. Ja chyba nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek to tak opowiadałam, to ja tobie opowiem. Chyba mężczyznom się lepiej opowiada. To będzie historia, słuchaj, historia życia. Ja mieszkałam, studiowałam w Niemczech, ponieważ ja wyjechałam z Polski bardzo szybko, stwierdziłam, że no sorry, po licencjacie pedagogicznym hajsu nie zarobimy. I jakby
Moja siostra mieszka do dzisiaj, ma jakby pół rodziny, my wszystko mamy w Niemczech i tylko na dzień dzisiejszy moja mama i jedna z sióstr, jest nas piątka, mieszka w Polsce, a reszta za granicą. No i wyjechałam tam i przyjechałam na chwilę do mamy i moja mama, mamy sąsiadów, Duńczyków, fantastyczni ludzie i mama kupiła, słuchaj, gazetę Klaudia. No i czytam tą gazetę i moja mama gdzieś tam artykuł o pani z Danii, Polki, która zamieszkała w Danii, Madlena Sorensen, ja tą kobietę to chyba powinnam wytatuować, bo pamiętam do końca życia, będę pamiętała imię i nazwisko. I ona miała męża, który notabene zmarł, ale okazał się fantastycznym człowiekiem, poznała drugiego Duńczyka i założyła wtedy, wiesz, 18 lat temu to nie było tak jak teraz, biuro matrymonialne, coś w tym rodzaju, żeby pomóc kobietom. I moja mama, słuchaj, w ogóle szczapy, mówi, słuchaj, a może jakiś fajny, ja mówię, mamo, czy ty jesteś, mówię, normalna? Przecież to jest wstęp bzdur, w tych gazetach kłamią. No i wiesz, szmery, bajery, po czym, wyobraź sobie, moja mama jest bardzo upartą kobietą, wzięłam jej pod włos i ja z nią poszłam do komputera i okazało się, że jest strona. Strona właśnie i tam był mój były mąż, którego wstawiła nasza znajoma dzień wcześniej, ja nawet nie wiem, czy on wiedział już o tym. On już jest. I tam był taki krótki słowniczek. Cześć, mam na imię. Jestem pedagogiem i w tym momencie mi się zapaliła czerwona lampka. Mówię, mama, zobacz, żadna kretynka, widzisz, Polki jak zwykle, pedagożki, nie umiałem sobie w życiu dać rady. I wiesz, ja tam swoje, moja mama swoje. I z moją mamą napisałam tak naprawdę taki no, krótki, pięciozdaniowy list do Hatlera. I wyobraź sobie, jaki szok przeżyła moja Grażyna, kiedy po minucie, ja wiesz, czy jest enter, wciskasz i nie ma, że boli. Poszło w świat. I on do mnie zadzwonił. Moja mama, słuchaj, kwiczała, leżała na korytarzu w ogóle. Ona po prostu nie zdawała sobie z tego sprawy, że właśnie to się tak dzieje na świecie. Enter i nie ma. I ja, nie mówiąc, słuchaj, w ogóle to był hit, bo mój były mąż nigdy, mówił do mnie po niemiecku, znaczy, zaczął mówić po angielsku, a ja mówię, I not understand English. I w tym momencie on, ja mówię, to po jakim języku? A ja mówię, że tylko w niemieckim. No więc on zaczął mówić po niemiecku. Skąd on to wiedział, to już też nie wiem. On mówił po niemiecku, nie, on mówił po angielsku, bo ja go rozumiałam. Ja mu odpowiadałam po niemiecku, a w ogóle jak się kiedyś spotkaliśmy w Danii, kelner po duńsku i w ogóle Duńczyk, kelner spojrzał na nas jakby o, ty się, co tu się dzieje, słuchaj, bo każdy w innym języku, ale wszyscy się rozumieliśmy. No ale słuchaj, to nie jest koniec historii. Opowiem ci to, czego nigdy chyba nie opowiadałam. Wyobraź sobie, dobra, już umówiłam się, koleś ma przyjechać do Polski, ja w ogóle załamana, co ta moja mama w ogóle wymyśliła. Ja wróciłam do Niemiec, później znowu na chwilę przyjechałam do Polski, no i przyszło czas spotkania i wyobraź sobie, a to tylko u mnie się takie rzeczy mogą zdarzyć, ja dzień przed spotkaniem straciłam jedynkę. Ale uwaga, zaprosiłam moją mamę do restauracji mojego brata na naleśnikach z czekoladą. Ta czekolada chyba mi nie służy, wiesz? Wyobraź sobie, co to za poruszenie, bo mój brat, słuchaj, popluł pół knajpy ze śmiechu, jak on zobaczył, że mi jedynka przy naleśniku wypadła. Moja mama w szoku. Ja do lekarza, do dentysty, mówię do mego dentysta, słuchaj, ja mam jutro spotkanie. No, nie potrafisz sobie wyobrazić, jak ja wyobrażam taka Baba Jaga, słuchaj, bez jedynki. Człowiek się w ogóle zmienia. No i naprawdę to był hit nad hitami. A jak on przyjechał i nas zobaczył, bo ja w ogóle jechałam z obstawą mojego szwagra, żeby mnie nie zabił, nie pociął i nie zabrał paszportu, bo to była obca mojego ojca, że tak się może też No tak, Farerczycy są z tego zdarzyć. znani. Więc mój szwagier jechał z nami i jak znowu mój mąż nas zobaczył, to jemu odpadła, słuchaj, cała walizka, została mu w ręce tylko rączka od walizki. No więc to nie mogło się dobrze skończyć i się nie skończyło. Rozwód i wiesz, co jest fajne, najfajniejsze? Chodzi o z tym całym jakby wydarzeniem, jakie miałam z moim mężem. Mam wspaniałą dwójkę dzieci. My do dzisiaj mamy dobry kontakt. Nie zawsze on był dobrym kontaktem, ale dzisiaj mamy dobry kontakt. Najfajniejsza rzecz i najfajniejsza historia działa się właśnie po rozwodzie. Właśnie kiedy ja zostałam sama, później oczywiście co mogło się stać. No oczywiście to tylko też u nas. Nie spalił się pokój, spłonął nam cały dom w ciągu pół godziny. 9 lat temu straciliśmy cały dom, ja z moimi dziećmi, akurat wiesz, kupiony. Już wtedy miałam swojego nowego partnera, Tomka. I Tomek, wiesz, wyremontował całość środka.
No i pan licho, no trudno się mówi, słuchaj, dom nam cały spłonął, chwała Bogu, że nam się krzywda nie stała. I tak później mieliśmy jeszcze kilka pod górkę takich bardzo ciężkich rzeczy, bo i choroba syna, i problem mojej córki, więc jakby ciągle coś tam się wydarzyło, ale no dzisiaj mam co opowiadać. Jakby mam wrażenie, że ta historia całego mojego życia pokazuje, że warto wierzyć, że jeszcze będzie dobrze, że jeszcze pokazuje, że to życie nasze jest jakby taką dobrą lekcją patrzenia na przyszłość. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że rozumiem. Że rozumiem poprawnie, może tak być, bo to wyjdzie, że ja sobie to nadinterpretuję. Ale tak już powiedziałaś teraz o tym domu, to kojarzę, że faktycznie kiedyś wrzucałaś na samym początku swojego bloga takie relacje i mówiłaś, pisałaś, przepraszam, ja jako inżynier budowlany na budowie raz dziennie, to właśnie wtedy, po tym pożarze, tak? Bo To pamiętam, ty że... mnie bardzo długo już obserwujesz, słuchaj. Nie, ja sprawdzam zawsze przed rozmową czytelnika, wiesz, więc rozmówcę. Ja dzisiaj przepraszam, że już taka pora u nas, wiesz, ja teraz już mylę słowa momentami, ale... No ale tak było. To wtedy, po tym domu, faktycznie. Tak. Ja byłam codziennie na budowie, aż w końcu pani dyrektor w przedszkolu mówi, słuchaj, ty zaczynasz budować dom sama. Ja mówię, nie, ja tylko tam muszę jechać sprawdzić. No ale rzeczywiście tak było, budowaliśmy tutaj, miałam wspaniałą firmę, która tutaj w rok, bo wiesz co, to jest fajne, kiedy tracisz wszystko i każdy tutaj, to nie jest coś, co i ja. To wszyscy są ubezpieczeni, bo to jest bardzo ważne. Ubezpieczenie jest, jeżeli tracisz dom, to jest odbudowany metr za metr. Więc ja miałam 128 metrów dom i mam 120 metrów, 128 metrów odbudowany. I on ma się odbudować w ciągu roku. Przez rok ubezpieczalnia opłaca cały pobyt mojego mieszkania, gdziekolwiek nie będę wynajmować. I rzeczywiście, słuchaj, udało im się odbudować mój cały dom w ciągu roku. I w rok po dokładnie po podpisaniu papierów wprowadzałam się już do swojego nowego domu. Kurczę, tak mi się teraz kojarzy, bo jak mówisz o takich ubezpieczeniach, u was nawet jest chyba ubezpieczenie od zderzenia z owcą. Dobrze kojarzę, coś takiego było. Tak, jest. Ja nawet w ogóle dzisiaj, słuchaj, z racji tego właśnie, że widzisz, jak się krzywda dzieje, człowiek się starzeje, po 40 to widzisz, biodra ci wysiadają. A tak serio, to chyba po maratonie, który zrobiłam, mój jedyny w życiu maraton 4 czerwca, i dopisuję sobie do rekordów Sabiny Paulsen, to dzisiaj miałam ubezpieczenie prywatne, o którym tak naprawdę nie wiedziałam, ale mam bardzo dobre ubezpieczenia, bo oprócz tego, że mamy swoje, mamy ubezpieczenie, tak jak powiedziałeś, od owiec, mamy, słuchaj, ubezpieczenie aut od sztormów i wiatrów. No bo wiesz, no ale z drugiej strony, no, nie dziwicie, no wy nie macie czegoś takiego, a my mamy, no to jakby rzeczą No dość naturalną. Ja racjonalne, dzisiaj tak. mam. Ja mam dzisiaj ubezpieczenie jakieś prywatne, że jak idę do fizjoterapeuty czy do psychologa, to wszystko mi zwracają pieniądze. Także obym nie musiała nigdy próbować ani korzystać z tego, no ale rzeczywiście tak jest. Już tak zaczęłaś o tych różnicach między Polską a Wyspami Owczymi. Możesz mi powiedzieć, bo to jest dla mnie najważniejsze, bo jako pedagożka, no kogo jak nie ciebie spytać, różnice między edukacją w Polsce a na Wyspach Owczych? Słuchaj, edukacja jest w ogóle wyjątkowa. Ja uważam, że świetna. To znaczy, wiesz, oczywiście, że są różne zdania podzielone. Ja jako właśnie stary pedagog tutaj, bardzo ciężko mi było w ogóle zrozumieć, o co tutaj chodzi. Bo na przykład dziecko właziło w przedszkolu na stół i nikt się nawet nie podnosił, tylko ja podskakiwałam i mówię, o Jezu, zaraz spadnie. A one mówią, rabina, jak spadnie, to będzie wiedział, że ma nie wchodzić. I sobie No tak. myślę, oh my God. Co tu się dzieje? Słuchaj, u mnie w domu to tak. Moja mama całe życie w przedszkolu. Moja siostra pedagożka. I jak ona tu przyjeżdża, mówi, to jest niesamowite. Takie smarki, słuchaj, pod nosa lecą. Te dzieciaki chodzą na boso. Tu się w ogóle nie przyjmuje. Młody się jakiś wywalił, a wy mówicie, stań, synuś, podnieś się i biegnij dalej. W ogóle o co tu chodzi we wszystkim? I rodzice was nie poganiają po jakichś adwokatach. Ja mówię, nie, no bo tutaj jak raz miałam wypadek, że młodemu głowa gdzieś tam o kaloryfer się rozwaliła i wiesz, słuchaj, krew po prostu lała się na strugi. Zadzwoniłam do rodziców, wysłałam do szpitala z nim, spotkałam się w szpitalu. No i spotkaliśmy się w szpitalu, ja mówię, lekarka go wzięła, mówi, my go szyjemy, a on mówi, dobra, to na razie dziękuję, że go tu przywiozłaś. Koniec dyskusji, bo wiesz, tu jest wszystko też brane, jesteśmy tylko ludźmi. Przecież nikt nie chce, żeby się komuś krzywda stała, prawda? I to nie jest tak, że my w Polsce teraz myślamy, że zaniedbanie, a gdzie była nauczycielka, a gdzie patrzyła, a ile metrów stała. No jakby
Po to jesteś w pracy, żeby się dziećmi zajmować i nikt naprawdę nie chce krzywdy. No tak, a w szkole, bo kiedyś pisałaś o tej skali ocen i chciałem cię wypytać, jak wygląda skala ocen? No, moje dzieci w ogóle nie mają. Znaczy, moja Mija w ogóle nie ma ocen. Ma bodajże raz na pół roku sprawdziany, takie egzaminy, które teraz tak wiesz, patrzę na nią, jak to mówię, czy mówię dobrze. Mój syn w ogóle chodzi do 10 klasy, na przykład to jest nadobowiązkowa. I słuchaj, to jest w ogóle hit. Ono w ogóle nienawidzi szkoły. Nienawidzi szkoły w ogóle, no ale chodzi, no bo został w sprawie, że zmuszony przez mamę. I szkoła nadobowiązkowa to jest dziesiąta klasa, przepraszam. To wygląda tak, że dzieciaki w dziewiątej rezygnują ze szkoły i mówią wszystkie, prawie wszystkie, że idą do pracy w rybołówstwie, w fabryce. Słuchaj, to jest bardzo ciężka praca. No ale i najlepsze jest to, że ci rodzice w ogóle wszyscy mówią: dobrze, synuś, córeczko, idź, proszę cię bardzo. Ja mówię: o co w ogóle tu chodzi? No jak mają kończyć po dziewiątej klasie? Słuchaj, a to jest bardzo dobry myk. Jak te dzieci idą po tygodniu pracy w fabryce, słuchaj, wszystkie modlą się, żeby wrócić do szkoły. A, Bo jest tak ciekawe. ciężko, że po prostu to jest taki super świetny sposób wychowania dzieci i pokazania, że no te pieniądze rzeczywiście z nieba nie lecą, a to jest taki hardcore zaczynać pracę właśnie w rybach. No tak, ale wrócę chwilę do ocen, bo pisałeś kiedyś, że skala ocen minus 3, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 10, 12. Miałeś taki Słuchaj, enigmatyczny błagam wpis. cię, nie każ mi tego powtórzyć, bo ja nie pamiętam. To jest po prostu dla mnie jakiś w ogóle. Mój syn kiedyś przyszedł z egzaminu, mówił, dostał: mama, dobrze jest, dostałem zero. Ja mówię: No. Beniamin, co ty mówisz w ogóle, jakie zero? Nie, no wiesz, no bo tam jest, minus 3 to nie zdałem, a zero to zdałem. I sobie myślę: oh my God, ja mówię, ja jeszcze w życiu takich skali nie słyszałem, także to z niego taki uczeń, natomiast on sobie we wszystkim świetnie radzi, więc mam nadzieję, że będzie świetnym za to biznesmenem, nawet z zerowym wynikiem ze sprawdzianu. Ale teraz powiedziałeś taką ciekawą rzecz właśnie z tym, jak wracają dzieci do szkoły, dzięki temu, że poznają pracę. Ale kiedyś też pisałeś, że na studia się wraca, jak ma się tak 30-40 lat. To też takie dość ciekawe. Jak to wygląda? Wiesz co, bo to jest tak, zazwyczaj u nas na Wyspach, no właśnie z tych, tak brzydko powiem, trochę z nudów, dzieciaki robią sobie rodziny. Dzieciaki, że tak powiem brzydko, zakładają rodziny i mają dzieci. Dzieci mają dzieci, bo bardzo młodo mają dzieci, po czym stwierdzają po kilkunastu latach, jak te dzieciaki już są duże, że coś trzeba z sobą zrobić. I na przykład idą do szkoły. Mają trójkę dzieci, ja w ogóle z tego nie wyobrażam. Dla nich to w ogóle był jakiś zupełnie nienormalna rzecz, kiedy ja przyjechałam tutaj i ty już masz licencjata? Ja mówię, no ale to powiem wam, że ja mi wstydzę, że mam licencjata, bo u nas wszyscy mamy magistra. Co ty gadasz w ogóle? Dla mnie to zupełnie jakby w ogóle, wiesz, odchodziło, że to tak nie, że to coś u mnie jest nie po kolei, że to normalnie robi się odwrotnie. Najpierw dzieci, później szkoła. No ale z drugiej strony jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często mówię, że te nasze mamuśki, jak są czterdziestka, to wtedy wpadają na genialny pomysł, a my jeszcze jedno dziecko, takie na odmłodzenie. No tak, faktycznie jest, jest takie coś. Jest. I ja na przykład, widzisz, mam ten 40 lat, skończyłam kilka dni temu i co? I oni mi się codziennie pytają, o znajomi, no to słuchaj, Sapka, kiedy dziecko? A ja im w ogóle, wiesz, złość, nie, ja już skończyłam, ja dajcie mi spokój, dwójka mi wystarczy, sama mam z nimi, wiesz, dużo rzeczy, teraz to trzeba żyć z dziećmi i wyjeżdżać na wczasy. I oni tego tak do końca, wiesz, ja żartuję, ale ja widzę, że oni nie mówią tego złośliwie, oni po prostu mnie jakby trochę nie rozumieją, ale próbują, ale myślą, że no fajnie by było, gdybym jeszcze jedno dzieciuchno miała. Mówisz o tych różnicach w wychowaniu, w edukacji, a powiedz mi, czy w Sylwestra dajesz dzieciom papierosy? Słuchaj, jakbym nie dała, to by mnie tu by zabili, wiesz, bo mój Beniamin, od kiedy ja zaczęłam o tym opowiadać i on się śmieje ze mnie, że ze mnie taka, wiesz, głupio-mądra pedagogiczka, która nie wiedziała, po co służą papierosy na Wyspach Owczych, bo jak już jest pytanie, to trzeba opowiedzieć historię, prawda? Zgadza się. Słuchaj, to jest tak, że pierwszy Sylwester i już niedługo u nas, mój młody już się spytał w zeszłym tygodniu, a fajeczki kupiłaś? Słuchaj, pierwszy rok Sylwester, ja wychodzę na ulicę i patrzę, wszystkie dzieciaki biegają z fajkami. I oczywiście byłam tak oburzona, to jest jakiś w ogóle
państwu skandal, co tu się dzieje, dzieciaki trzyletnie, czteroletnie biegają z papierosami. No i moja sąsiadka już świętej pamięci popatrzyła na mnie i mówi: wiesz, Sabinko, ja nie wiem, czy ty rozumiesz, o co tu chodzi. Ja mówię, no, że właśnie nie rozumiem, ale bardzo mnie to denerwuje, że pozwalacie. Ja mówię, ty jesteś zresztą nauczycielką, jak możesz pozwalać? Ona mówi, ale przemyśl to i popatrz, co one robią. No i oczywiście nadal, wiesz, taka w gorącej wodzie kąpana, oczywiście ja miałam swoje 5 zdań, do 5 groszy do powiedzenia i ona w końcu już nie wytrzymała mojej głupoty i opowiada jakieś bzdury. Ona mówi, Sabina, zobacz, jakie tu są wiatry i papieros jest jedyną taką bardzo dobrą i zabezpieczającą palce dzieci rzeczą odpalającą te zwykłe ich petardy. I po prostu było mi tak głupio, że ja tego nie widziałam, bo ja patrzyłam na to, ja widziałam, że te dzieciaki to robią, tylko jakby mój mózg nie załapał tego, że to jest jedyna forma odpalania petard, forma bezpieczna, bo filtr jakby daje ten kawałek, gdzie te paluszki się tym dzieciom nie przypalają, a zapałki po prostu nie dają rady, bo je ciągle zwiewa wiatr. No tak. No i mój syn od zawsze wie, że ja o tym opowiadam i on zawsze mówi wszystkim, moja mama kocha papierosy i ona mi zawsze kupuje paczkę fajek na Sylwestra. No co kraj to bycie, ale faktycznie, no jak człowiek nie wie, to patrzy, widzi, ale nie rozumie. A jak się przyszykowaliście do Halloween, bo było niedawno, akurat rozmawiamy tuż po tym. Też macie jakieś takie specyficzne tam tradycje? Nie, wiesz co, właśnie chciałam do tego, dzisiaj nawet chciałam o tym pisać, że Halloween, mamy dużo dekoracji, oczywiście są jakieś imprezy, natomiast dzieci nie chodzą od domu do domu, tego nie ma w ogóle, ale ja w domu mam kilka dyni na oknie i sobie tam świecą, natomiast no nie ma z tego żadnej imprezy w tym roku u nas nigdy w domu nie było imprezy, jak dzieciaki były małe, to rzeczywiście jakieś tam robiliśmy dekoracji więcej, no teraz to ja po prostu tak dla siebie czasami, ale nic więcej. Jeśli już mówisz o wpisach, to dzisiaj się pojawił twój wpis dotyczący tego, co dzieje się po zgonie. Możesz to też tak przybliżyć, jak to wygląda? No wiesz, no właśnie, po zgonie co się dzieje? Po zgonie się dzieje tyle, że no tak jak normalnie w każdym innym państwie, przychodzi lekarz, jest zgon, no ale później zaczyna się, słuchaj, kiedy rzeczywiście człowiek umiera, to jest po prostu, słuchaj, pielgrzymka w dom. Do momentu właśnie o Jezus, pogrzebu, jest po prostu mnóstwo ludzi. No i są szykowane bułki, jest robione, no po prostu ludzie cię atakują z każdej strony. Nie wiem, czy to jest dobre, czy złe. Ja uważam, że takie trochę dziwne, że u nas znowu jest gdzieś taki spokój, wyciszenie, a tutaj jest po prostu pielgrzymka. No ale też są piękne rzeczy, bo na przykład rano się budzisz. Ja wiem, jak moje koleżanki mąż zmarł, a ona miała pod drzwiami kilka paczek już dziewczyny upiek, już jakby przygotowania trochę też pod pogrzeb i właśnie po to, że zaraz wieczorem do nas przyjdzie tłumy ludzi, to na przykład ludzie pieką bułki. Na te spotkania, znaczy spotkania, na te przyjścia, pieką ciasteczka i tak samo jak jest pogrzeb, to wszyscy w sumie to ty nie kupujesz jakby tego jedzenia, zamawiasz zawsze zupę, bo zupa to jakby wszędzie, zupa taka z małymi kluseczkami mielonymi i ludzie ci pieką ciasteczka na stypę i tak samo jak do domu właśnie te 3 dni. Przepięknym zwyczajem jest, uważam, ja wiem, teraz widzisz, dochodzą do mnie też słuchy, że w Polsce w niektórych wioskach też to jest, ja tego nigdy nie widziałam, że jadą z trumną do tego miejsca, gdzie osoba mieszkała, albo na przykład jak był jakiś, nie wiem, fan piłki nożnej, albo na przykład działacz piłki, to zawożą go z trumną i całe ten jakby orszak tych wszystkich aut jadą na boisko, czy tam przy boisku na parking, otwierają, wiesz, klapę i jakby ta trumna wychodzi troszeczkę i takie ostatnie pożegnanie. Jest to przepiękne, ja zawsze się tym wzruszam i na przykład jak w stolicy jedzie trumna, jedzie wolniutko, to słuchaj, ludzie wysiadają z aut, ściągają czapki, czekają, kiedy trumna przyjedzie, wsiadają do auta i jadą dalej. No, oryginalnie, tak jak mówisz o tym pożegnaniu, to kojarzę, że w Małopolsce na przykład się stuka trumną o próg, nie o próg, co ja mówię? No tak, o próg albo o futrynę drzwi. To zależnie od tego, jak kto tam O, niesie, że widzisz. też się żegna. Więc to, co kraj, to obyczaj, a Okej. no nie wiem, jak tam no, u nas, wiem, że na przykład też gdzieś w górskich okolicach, to z kolei no przychodzą w nocy na czuwanie nad trumną ludzie. Więc też z takim zwyczajem się spotkałem.
Więc no, ale faktycznie z takim, jak Nie tutaj, znam, to jak ale opisywałaś, ciekawe, ciekawe, no, ciekawe. jesteś też na poniemieckich terenach, jak ja, więc tam u nas, bo ja ze Śląska, to nas też raczej nie ma jakichś udziwnień, no, jest denat, jest, dziękujemy, zapraszamy jutro, ale wiem, że no, każdy U nas region na ma przykład swoje. nie ma słuchaj w ogóle krematorium jako ciekawostkę. Jak to? To jestem Nie ma zaskoczony. krematorium, no i rzeczywiście na przykład jak wiesz, wszystko jest fajne, dopóki nie musisz ciała przewieźć za granicę, no bo to są koszty ogromne i jakby nie masz wyboru, prawda? Ja, no, No dzisiaj tak. właśnie też o tym gdzieś tam chyba na TikToku nagrywałam się, że na Wyspach Owczych nie ma krematorium. Kurczę, a jest jakiś powód, czy po prostu tak się nie przyjęło? Nie wiem, nie wiem. No, to takie fakty zaskakujące, ale no cóż, podrążymy kiedyś jeszcze ten temat. Ale to jeszcze jakie może inne tradycje są kultywowane na Wyspach Owczych i która taka no, najbardziej zaskakuje przyjezdny, jeśli możesz czymś rzucić tak od razu? Wiesz co, tradycje, nie wiem czy tradycje, teraz tyle latem mam gości, na przykład dla nich rzeczywiście niesamowite jest to, że na przykład moja córka jest na kasie, gdzie ma 12 lat i od roku pracuje na kasie i mogą pracować 2 godziny w tygodniu takie małe dzieci do 14 roku życia. Zarabiam 96 koron. Korona jest po 0,62 bodajże złotego, to musicie sobie tam obliczyć. Natomiast zarabia więcej niż mój młody, który ma 16 lat i O. pracuje już normalnie na kasie. On zarabia chyba 10 koron mniej, mówię, że to jest w ogóle skandal. No ale ona może pracować 2 godziny w tygodniu, a on już pracuje normalnie. Znaczy normalnie, po szkole mogą sobie iść do pracy. I to nie jest tak, słuchaj, że znowu dzisiaj miałam obelgę za to, chyba na TikToku właśnie, wiesz, bo to w zależności, która tam się nagram, co powiem, bo napisałam, że moja córka pracuje 12 i ludzie mi zarzucili, że jestem okropną matką, że nie daję dzieciom pieniędzy i każe dzieciom pracować. W ogóle tak nie jest. Te dzieciaki, słuchaj, lgną do pracy, bo mają oni w ogóle, wiesz, mają bardzo dużo wydatków, na które sobie mogą pozwolić, bo na przykład moja córa dostaje 1000 koron miesięcznie, to jest 600 zł prawie wypłaty, więc wiesz, to nie są małe pieniądze, No prawda? nie. To jest całkiem sporo Mój już. młody dostaje 2000, bo on w ogóle, dlatego, że on tak bardzo mało pracuje, ale to są fajne pieniądze i dlatego właśnie one sobie mogą kupić telefony, łazić po knajpeczkach, Burger King, bo u nas McDonald'u nie ma. To jest bardzo, bardzo słabe, bo ja uwielbiam McDonald's i nie ma. Jest Burger King, Sunset, jakieś tam zdrowe jedzenia. No ale i dzieciaki rzeczywiście jeżdżą sobie do stolicy autobusami i do knajpeczek. A takie zwyczajnie grudniowe, okołoświąteczne, około mikołajowe, no kojarzę na Islandii jest ten tam wielki kot, czy te Jólasveinar, te takie małe skrzatotrole, to czy na Wyspach Owczych jest U coś. nas, wiesz co, skrzaty robią różne rzeczy, takie psikusy jak na Islandii. Nie ma jakichś takich, wiesz, dniowych czy tygodniowych. Natomiast u nas zdarza się, że mleko, jak się obudzisz, jest niebieskie w kartoniku. Albo skrzat rozwalił cały dom i krzesła są porozwalane i z szafek wyciągane wszystkie rzeczy i później no, ktoś to posprzątać musi. No różne rzeczy się tutaj, kochany, u nas dzieją przed świętami, ale w samym okresie świąt to są piękna, piękna, przykład tradycja jest tańca dookoła choinki. To jest prześliczne, to jest przefajne. Wszyscy jak zwykle chodzą. W ogóle wiesz, co na Wyspach Owczych jest? Bo to jest bardzo fajne. Słuchają z Rzymu katolickiej mszy. Pasterki. No to ciekawe, bo tam luteranie przecież. Słuchaj, szarzy oglądają każdą, w każdego Sylwestra Dinner for One, czarno-biała komedia z 1963 roku, gdy się właśnie zmierzcha, rodzice dają swoim dzieciakom papierosy i to, co opowiadałam, odpalają tym petardy. Ale bez tego filmu nie ma w ogóle Nowego Roku. I jeszcze bardzo ważna rzecz, o której nie powiedziałam. Tutaj zwyczaj i tradycja jest bardzo tak zwykle zakorzeniona w dawnych wiekach i potrafią zaskoczyć przyjaznych. Strasznie ogromne ogniska. O. Palenie noworocznych ognisk gdzieś do dziś jest mega, mega, mega popularne. Muszę ci powiedzieć, że ja w zeszłym roku byłam na wyspie Suroj i byłam na tej największej, gdzie tyle lat słyszałam, że tam jest no, po prostu rewelacja. I zazwyczaj to jest tak, że jak coś wie, że jest coś mega, to rzeczywistość jest inna. A tu powiem ci, że rzeczywistość mnie przerosła. Było to rzeczywiście
Marsz pochodni był niesamowity. Ja czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałam i samo ognisko było czymś pięknym, wyjątkowym i na pewno tam wrócę, żeby to jeszcze raz zobaczyć. Dobrze. Jeszcze jakieś takie tradycje, które ci się teraz przypomniały, może? Wiesz co, nie mam takich jakichś większych tradycji oprócz tego, że tutaj mam jeszcze jedną. Oczywiście, słuchaj, my wylatujemy na święta. Przedświąteczne zakupy. I słuchaj, to jest hit. Wyobraź sobie, że samolot jest 130 kobiet i na przykład dwóch rodzynków. Przez pomyłkę i myślą, co ja tutaj robię. No. Dziewczyny jadą, zazwyczaj to są takie kluby dziewiarskie, które sobie zapisują, lub kumpele. Jedziemy do Edynburg albo Aberdeen na świąteczne zakupy, żeby zaoszczędzić. A tak naprawdę, słuchaj, jakbyś ty to zobaczył, to byś powiedział, nie no, coś jest. To jest niesamowite. Ja byłam dwa razy i muszę ci powiedzieć, szkoda, że wtedy nie miałam jeszcze Facebooka, Instagrama czy social media, bo to, słuchaj, to jest po prostu sztos i to są najlepsze rzeczy Farelczyka, kiedy kobiety odkładają cały rok pieniądze, słuchaj, żeby je wydać. To znaczy, wiesz, to jest w takim cudzysłowie odkładają te pieniądze, bo one tam wydają 5 razy więcej. No i wyobraź sobie, że po pierwsze wsiadamy do samolotu, pilot nas wita, dzień dobry, kochani, bardzo się cieszę, że możemy co roku wylatywać do Aberdeen. Pamiętajcie jedną rzecz. I teraz taka cisza w samolocie, co pilot nam powie. Nasz samolot ma 4 tony ładowności, ok? I wszyscy klaszczą się, śmieją, że dobra. Więc słuchaj, my w Aberdeen spałyśmy w ogóle w hotelu, który był w galerii. Ja pierwszy raz w ogóle spałam w hotelu, gdzie wychodziłam w piżamie sobie do galerii. I po prostu Farelczycy byli jak takie mróweczki, wiesz? Dzień, noc, zakupy. Były tam, są przecież te sklepy całodobowe, więc oni po prostu już mają tak te kobiety obcykane, bo one co roku jeżdżą, że ja to taki, wiesz, byłam laik i one mi tam mówiły, tu w taksówkę, tam w taksówkę, tu kupujesz to, tam kupujesz tu. Primark, w ogóle Primark to jest ich najlepszy sklep na świecie. No i wyobraź sobie, siadamy do samolotu i ja patrzę, co oni robią, przecież składają te wszystkie rzeczy i te osoby, które wyskładają nasze walizki, sobie nogami upychają to do samolotu i sobie myślę, nie no, to nie będzie dobrze. Dobra, siadamy, pilot nas wita, mówi, dzień dobry, kochani, fajnie, że jesteście, bardzo się cieszę z jednej rzeczy. Daliście radę, 4 tony, tylko zapomnieliście o jednej rzeczy. Ja, słuchaj, oczy, uszy jak słoń, mówię, co on teraz nam powie? Kochani, gabaryty się nie zgadzają. No bo oni, słuchaj, kupują wózki, rowery. To jest hit, po prostu to jest hit. I na przykład jak byliśmy w ogóle do odprawy, to był taki młody chłopak, który on czegoś w życiu tego jeszcze nie widział. Jak zobaczył, słuchaj, my jak takie, nie obrażając rodzin tureckich, wiesz, jak on takie chochły mają, cyganie, słuchaj, cygańskie, wiesz, wózek na wózku, kufer na walizka na walizce. Poleciał szybko, słuchaj, do kierownika, mówi, ty zobacz, co tu się dzieje? On mówi, słuchaj, nie przejmuj się, to Fareży, puszczaj wszystko. Puszczaj, pięknie, puszczaj wszystko. No ja rzeczywiście puszczam, no tylko gabaryty się nie zgadzały, ale wyobraź sobie, że nasi piloci, to nie jest problem. Oni mówią, słuchajcie, kochani, w przyszłym tygodniu lecimy do Aberdeen, wszystko wam przywieziemy, dobra? Prezenty O, będą później, ale przed świętami będą. Zero super. dyskusji, zero problemu. Naprawdę super zachowanie. Tak, to jest co roku to samo. Oni już wiedzą, że jak nie kilo, to gabaryty. Coś się zawsze nie zgadza. Kurczę, ale to przyjemnie. Tak już mówisz o tym zżyciu się z Farelczykami, jak to wygląda z językiem? Jest trudny faktycznie. Powiem ci tak, widzisz, chyba mam łatwość nawiązywania kontaktów i gadulstwo, bo kocham gadać, ja powinnam naprawdę pracować. Dwa, z racji tego, że ja pracuję z dziećmi, wiesz, i być może to, i się nie wstydzę, ja po prostu mówię, kali jeść, kali pić, mówiłam, dzisiaj jestem tłumaczem Polaków, więc wiesz, ja pracuję też i na policji, i w szpitalach, więc ja po prostu władam tym językiem, bardzo się z tego powodu cieszę. Czy on jest trudny? Nie wiem, nie umiem ci tego, nie umiem ci na to pytanie odpowiedzieć, bo mi jest on, dla mnie on był prosty, ja nigdy nie mogę powiedzieć, że ja miałam trudność w nauczeniu się języka. On mi przyszedł z automatu, bo pewnie przez mojego syna, że wiesz, z moim synem tak, no, jakoś tak przyszedł
Łatwo. No i jedna bardzo ważna rzecz, ja nie miałam dookoła siebie Polaków, rodaków swoich. Jakby byłam rzucona na głęboką wodę, bo ja tutaj z nikim innym nie mogłam pogadać jak po faralsku. A ile w ogóle jest Polaków na wyspie mniej więcej? Jak liczna jest ta diaspora? Wiesz co, ja ci powiem tak, że 500 osób, ponad 500 jest Filipinów, tak na tydzień temu było w wiadomościach podawane, a nas 320, 317. No to jest bardzo dużo. A dużo Plus gości przyjeżdża oczywiście. jeszcze, takich właśnie z Polski na wakacje? Oczywiście. Ja mam, słuchaj, biuro podróży rodzinne, które mam swój domek i wynajmuję auta i wszystko, co trzeba od A do Z wycieczki. I ja przyjmuję co roku bardzo dużo gości z Polski, z czego się bardzo, bardzo cieszę. A potrafisz tak oszacować ilu? No bo to Całe jednak jakich. lato to są. Potrafisz o ilu tych gości oszacować? No bo to jednak jest, jakby to nie brzmiało, no egzotyczny kierunek Wyspy Owcze. Wiesz co, on jest egzotyczny i nie dla wszystkich przede wszystkim, bo egzotyczny znaczy drogi. No tak. Dwa to są ludzie, którzy są świadomi, gdzie jadą. Tu palmy nie znajdziesz, tu jest zimno, wiatry. To są ludzie, którzy na przykład zwiedzili cały świat i taka wisienka na torcie to jest Wyspy Owcze i Grenlandia. Bo Wyspy Owcze tak w sumie nie wiesz, po co jedziesz, nie wiesz, czego oczekiwać. Wieje, zimno, szaro-buro, no ale Jamesa Bonda tu nakręcili ostatniego, prawda? To więc coś, o coś się zahaczyć można. Najpiękniejsze według National Geographic zimne wyspy na świecie. No więc jakby coś tu ciągnie, ale jeszcze nie wiesz co, ale wiesz, że jest to strasznie drogo. No i słuchaj, co ciągnie? Najlepsza, jedyna Polka na świecie. No, to wiadomo, już się da. Która reklamuje Wyspy Owcze z dużej właśnie. Mam nadzieję, że będę miała coraz więcej gości z Polski. Bo wiesz, dla mnie, osoby, która napisała przewodnik, która ma biuro podróży, nie ma nic lepszego, jak spotkać Polaka, no. No, sam chętnie bym się wybrał, ale tak już myślałem, że powiesz nie, że ty jesteś tym najlepszym, tylko te owce, które, no z tego co kojarzę, to tam jest ten myrk, o ile dobrze wymawiam, czyli ty, no, czyli. Czyli ta, wiesz, jednostka zarówno powierzchni potrzebnej do wykarmienia owcy, jak i wagi bodajże owcy, że tam to jest masa chyba nawet tej wełny lub tłuszczu, zależnie od zastosowania. Tak wszystko pod te owce jest. No bo wiesz, owce są tutaj jakby, to są nasze gwiazdy, prawda? No właśnie. I to są nasze gwiazdy i owieczki. Chociaż wiesz, ludzie czasami jak przylatują do nas, mówią, ja myślałem, że te owce to będę widział wszędzie, a muszę ich szukać. No. Ja mówię, no to ciesz się, chłopie, że musisz ich szukać, No. bo one latem są bardzo wysoko w partiach górnych, górskich, a później coraz zimniej, no to schodzą niżej. I na przykład już za chwilę będą na zżerały, słuchaj, sól która jest posypana na drodze, żeby nam ślizgo nie było. To one wtedy włażą właśnie na drogę. Także owce są wszędzie i to są nasze takie, wiesz, albo na przykład, słuchaj, jest taki moment, kiedy wsiadasz w lotnisku, idziesz na parking, a tam stado owiec między autami. I w ogóle, wiesz, ludzie, co tu się dzieje? W ogóle owce na parkingu, na lotnisku. To tylko takie coś możesz na wyspach zobaczyć. No ale podobno i tak tych owiec za mało do takich celów, że tak się wyrażę, gastronomicznych, bo podobno sprowadzane są do was z Nowej Zelandii i z Islandii, że jeszcze brakuje i tak. Tak, To jest masz coś rację, ciekawego, ponieważ nie? te, wiesz co, te hodowlane to są tylko takie trochę hobbystycznie hodowlane, wiesz? I one są od domu do domu, tutaj prawdziwy farel nie kupuje. Ja na przykład kupuję od rolników, tutaj tych ludzi, którzy tu hodują te owce. Tak samo jak kupuję rabarbar i ziemniaki. Jak mam, bo prowadzę takie kolacje farelskie, gdzie pokazuję jakby kuchnię farelską na jednym wieczorze i masz jakby wszystko, począwszy od grinwala do łososia, do makreli i właśnie do owcy, do baraniny i piwa rabarbarowego, które jest znane na całym świecie. I ja, słuchaj, opowiem ci tą historię. W ogóle się dowiedziałam o piwie rabarbarowym od mojej dziewczyny, która rowerem z Polski przyjechała, przywiozła mi żubrówkę w Świnoujściu, bo mój Tomek właśnie ma też mieszkanie w Świnoujściu i tak zaczęliśmy gadać. On mówi, o to w Świnoujściu się zatrzymam, jeszcze wam zakupię ostatni trunek polski, żubróweczkę dla was w prezencie. Mówi, słuchaj, no ja mam żubrówkę, to wy mi pokażcie, poczęstujcie mnie najbardziej znanym piwem na świecie. I my tak wiesz, we dwójkę na siebie popatrzyliśmy z Tomkiem. Nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Po czym mój Tomek poczuł się urażony, że nie wiedział w ogóle. Pojechał i rzeczywiście mamy piwo rabarbarowe, sezonowe i to jest też w ogóle, słuchaj, dla degustatorów, no, że nie tak, no, rzeczywiście coś niesamowitego. Dobrze, ale tak jak jesteśmy przy tym jedzeniu,
Czy macie coś takiego zaskakującego, jak na przykład na Islandii jest hákarl z rekina tego polarnego? My mamy szaszłyk, to jest sfermentowana baranina. Słuchaj, to pachnie skarpetami. Nie polecam. Oczywiście, no, mamy suszoną rybę i też fermentowaną taką rybę. Słuchaj, to jest wszystko po prostu okropne. Jest oczywiście mnóstwo takiego jedzenia, które naprawdę ja podaję szaszłyk, czyli tą fermentowaną nogę z baraniny, bo to jest, podaje się na chleb. To jest rzeczywiście, i to mówią, im gorzej śmierdzi, tym lepszy smaku. No i coś w tym musi być, bo oni po prostu to uwielbiają. My jednak w naszym domu wolimy kurczaka, chociaż mój syn to jest taki typowy farer, który on uwielbia wszystko, głowę owcy, wiesz, i to tylko policzki jeszcze wycinasz. Chociaż mam takich odważnych, co jak przyjeżdżają i ich częstuję przy tej kolacji farerskiej, jedzą oko owcy. No, oryginalnie. No, ale co? Wszystko jest do zjedzenia. A jakie jeszcze takie nietypowe potrawy z wysp owczych można powiedzieć, których, no nie wiem, nawet farerzy się nie tykają? Wiesz co, chyba do odważnych mogą i odważny może się pokusić o spróbowanie gatnatolk. Właśnie, no, łoj owczy, który jest ubity w owczych jelitach. I to jest po prostu, mogę powiedzieć, smród, słuchaj, jak stąd na Wyspowcze i do Polski i z powrotem. Masakra. Czy coś tak typowo pod wódeczkę już, bo to chyba. Nie, nie, to już jest pod chyba spirytus, wiesz? Tak? No ale. Ale właśnie ten rastaciot to jest ta podduszona przez 2 do 3 miesięcy sfermentowana ryba i to jest dorsz. Na przykład to też jest na przykład, robione z tego zupa, która jest też okropna i ona jest właśnie na święta Bożego Narodzenia. Jezus, po prostu ona jest okropna, okropna. Natomiast taki typowy farel to uwielbia. No a w domu nie wejdziesz, bo zabije zapachem, nie? No, tak, coś za coś, nie? To tak na sam koniec muszę spytać o jedno, bo już powiedziałeś, że jesteś tłumaczem, to jak to było znaleźć się w samym środku tej piłkarskiej gorączki, no, mieszkając w kraju, który bynajmniej nie słynie z wysokiego poziomu kopanej? No to kochany, cię zaskoczyć, bo widzisz, same wyniki mówią za siebie. Co prawda, przegraliśmy z Polską, natomiast Polacy idą, przepraszam, Farelczycy idą. Wiesz co, to było coś niesamowitego, ponieważ mój Tomek jest piłkarzem byłym, jego syn właśnie dostał, na to czekaliśmy tak naprawdę i mieliśmy cichą nadzieję, że przed meczem Polska Wyspy Owcze dostanie paszport, co będzie jakby mobilizowało im, umożliwi mu granie przeciwko Polsce. Nie stało się to, dostał w tym tygodniu. Ale więc jakby ta piłka. Mam dzisiaj szczęście, bo mój Tomek wyjechał na Lanzarote, więc my z Miją przejęłyśmy telewizor, bo normalnie to jest od rana do wieczora mecz. I jakby piłka to jest, wiesz, piłka to jest nasze drugie życie. No my mamy swoje życie plus ta piłka jest cały czas. I to Tomek, od kiedy Tomka znam 8 lat, on ciągle mówi, kurde, kiedy zagramy przeciwko Polsce. I wydarzył się taki ten duży dzień i tak naprawdę ja trochę też popatrzyłam z boku na relacje naszego piłkarza domowego, co się dzieje, bo wiesz, tutaj była telewizja, tu kolacja, tu mieliśmy grupy, ja byłam po prostu wszędzie i byłam tak zmęczona, że wierz mi, jak zawsze oglądam wszystkie wywiady, cieszę się, jestem dumna, tak nie widziałam nic kompletnie przez te 3 dni, że moja mama mówi, słuchaj, było ci widać, jak jesteś tłumaczem Było, reprezentacji, było. byłaś gdzieś tam w Polsacie. Kochany, Polsat był u mnie, wspaniali ludzie, jedynka była, byli wszyscy, po prostu byli Onety, weszło, nie weszło. Natomiast ja z tego nic nie widziałam, ale fajnie było, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że poznałam wspaniałych piłkarzy, prezesa Kuleszę, bardzo fajny człowiek, więc życzę mu jak najwięcej i dużo powodzenia z PZPN-ie. No i tyle, no. I tym pozytywnym akcentem zakończymy tę rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za spędzony czas, za poświęcony czas. No i mam nadzieję, że odwiedzicie jeszcze niejednokrotnie reprezentację Polski. Dziękuję. Mam nadzieję, trzymaj kciuki. Cześć, cześć, cześć. Do usłyszenia.